Dzień dobry, proszę Państwa, jak tam Wam dzień dzisiaj mija? Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny dzień pracy, mojej przynajmniej. Znowu do Dontrakowa muszę jechać, znowu się użerać w tych korkach, stać w tych korkach. No tutaj właśnie widzieliście taką dziwną rejestrację na samochodzie z takim czerwonym paskiem po prawej stronie. Takiej rejestracji jest dwie rodzaje, jest czerwony pasek i jest żółty pasek po prawej stronie. I to są rejestracje tak zwane takie tymczasowe, takie jeżeli się sprowadza samochód z zagranicy. I czym się to różni żółty od czerwonego, jeżeli oczywiście nie wiecie. No to żółty to jest tam bodajże chyba na okres 1 miesiąca, a czerwony jest na 3 miesiące. I to chodzi o to, że jak jedzie się po samochód za granicę, no to nie można, jeżeli się wróci tym samochodem nie na lawecie, tylko po prostu samemu się wrócić, nie można po prostu wziąć tamte rejestracje niemieckie, czy austriackie, czy tam francuskie i zostawić na tym samochodzie, tylko to muszą zostać oddane po prostu rejestracje do Wydziału tamtejszego komunikacji. No i jak się oddaje, no to się nie ma po prostu nic, więc trzeba iść do takiego urzędu innego, gdzie po prostu takie rejestracje wydają w ciągu 5 minut to chyba trwa. To mam taką drukarkę, taką w sumie wytłaczarkę i to wytłacza te numery od razu, tak samo robiąc te nadruki, tak samo tych czarnych liter na tym i się ma tą rejestrację i tak zwane ubezpieczenie, więc można sobie wrócić. Swoją drogą, patrzcie, jak zauważyłem, to już jakiś czas temu tam kiedyś kupowałem właśnie samochód za granicą i zobaczcie, ile trwa zrobienie takiej rejestracji. To jest dosłownie nawet nie 5 minut. 5 minut to trwało też, żebym tam dokumenty sprawdziła, tak dalej, wiadomo, i coś tam, jeszcze opłaty, tak dalej. Ale samo drukowanie tej rejestracji może, nie trwało mu nawet może minuty. Na takiej malutkiej maszynce. To taka malutka maszynka, przepraszam, że są większe maszyny do robienia do takiej rejestracji, jeżeli się robi jakimiś tam wielkimi partiami czy seriami, to nie są jakieś większe, ale to taka malutka maszynka. A na przykład jeżeli chcecie sobie na przykład wymienić swoją rejestrację tu w Polsce na przykład, albo nie, na przykład jeżeli chcecie mieć rejestrację imienną, to patrzcie ile to trzeba czekać miesiąc, zanim zanim dostaniecie te nowe rejestracje takie jakie tam chcieliście. To jest trochę absurd, no nie, bo miesiąc czekania na to, żeby ktoś minutę to wydrukował, no to to taka ciekawostka miała być koło tych rejestracjach z tymi paskami żółtymi i czerwonymi. Jeszcze odnośnie rejestracji, co mówiłem przedtem odnośnie tych czerwonych i żółtych rejestracji, jeżeli byście sprowadzali jakiś samochód, no i byście mieli taką rejestrację i chcieliby tylko zachować sobie na pamiątkę jedną właśnie taką rejestrację, na przykład z przodu czy z tyłu samochodu, która jest, bo oczywiście jak się rejestruje samochód w Polsce, trzeba tę rejestrację oddać do właśnie urzędu, więc nie dostaje się na zawsze tej rejestracji. Więc jeżeli chcielibyście zachować taką rejestrację dla siebie, zawsze można powiedzieć, że jedna rejestracja odpadła Wam w czasie transportu i zgubiliście i nie macie. Podpisujecie jakieś tam oświadczenie, że nie macie tej rejestracji, a tak naprawdę rejestrację zatrzymujecie sobie w domu i macie na pamiątkę rejestrację taką. A właśnie, tak odnośnie ciekawe rzeczy się stały w tym miesiącu. Tak właśnie tu widzę, że jedzie przed nami Solaris, o właśnie taki macie Urbino 12, Solaris, najlepszym autobusem świata 2017 roku. Właśnie dostał nagrodę, odebrali gdzieś tam w Niemczech czy gdzie tam, konkurowali oczywiście z Mercedesem na przykład i chyba 3 innymi firmami, które produkują autobusy miejskie. Tu w tym konkursie akurat chodziło o to, że to był najlepszy taki autobus niskoemisyjny, to się nazywa, czy taki ekologiczny, można powiedzieć ekologiczny, czyli Solaris wystawił swojego właśnie Urbino elektrycznego, który ma możliwość ładowania tym pantografem z kontaktu tak zwanego lub bezprzewodowo, czyli z ładowarek umieszczonych w asfalcie na przystankach autobusowych. No i oczywiście tam dużo rzeczy było ocenianych, nie tylko właśnie to, że tak, możliwości ładowania. No i patrzcie, i nasza polska firma wygrała. Także bardzo, bardzo gratuluję Solarisowi, bo już od lat po prostu tak śledzę ich działania i śledzę tam, gdzie są ich autobusy, gdzie sprzedają autobusy, bo nie sprzedają nie tylko w Polsce autobusy są, ale macie na przykład w Hiszpanii, w Dubaju i w różnych innych krajach na świecie. Także brawo, brawo Solaris, brawo, to jest polska firma i to też, że akumulatory, które są w tych elektrycznych autobusach również są produkcji polskiej, bo też polska firma je stworzyła.